Cześć, jeśli zainteresowałaś bądź zainteresowałeś się technologią mycia wodą demineralizowaną, lub chcesz dowiedzieć się, do czego służą poszczególne narzędzia, to ten materiał poświęcę w całości technologii WaterFed. Przyjrzę się poszczególnym kategoriom i odnośnie każdego rodzaju produktu odpowiem na trzy kluczowe pytania. Co to jest, dlaczego może Ci się to przydać i czym to się różni od pozostałej reszty? Zapraszam do obejrzenia materiału. Zakładam, że niektórzy z Was mogą jeszcze nic nie wiedzieć o technologii WaterFed, dlatego pokażę Wam jak wygląda proces filtracji wody i jej przepływu od źródła aż do kija. Jest on w zasadzie bardzo prosty. Mamy tutaj źródło wody. Ale powiem, że tutaj talentu do rysowania nie mam, także wybaczcie za uproszczony rysunek. Mamy źródło wody. Woda wpływa do systemu filtrującego. Jeżeli to jest system oparty na odwróconej osmozie, o której też w dalszej części materiału powiem, to następuje podział na wodę brudną, która wypływa po prostu do ścieku i na wodę czystą, która trafia nam do kija, no i tym kijem możemy myć. No i dzięki temu, że ta woda jest czysta, idealnie czysta, nie ma żadnego składniku, żadnego minerału, jest całkowicie zdemineralizowana, no to po wyschnięciu, po odparowaniu na szybie nie mamy żadnych kropek, żadnych smug. No i zacznę zatem od kija, który jest na końcu systemu. Najkrótszy możliwy kij to taki dosłownie do mycia, wszystkiego co jest przed nami. A najdłuższe kije mają nawet 24 metry długości. Ale takiego akurat ze sobą tutaj nie mam, ale to jest przykład kija, który sięga na 16 metrów wysokości. Składa się on aż z 9 wysuwanych elementów. Kije wykonane są z dwóch typów materiałów. Włókno szklane, dla takich kijów, które są krótsze, to włókno jest mniej sztywne i dzięki temu też jest tańsze, ale tutaj ta sztywność nie ma już tak dużego znaczenia. No i później mamy włókno węglowe, czyli karbon. No jest stosowane przy tych dłuższych kijach, które są już znacznie droższe. No więc ta krzywa wykresu cena kontra długość no mniej więcej rośnie tak. Nie? Na początku one są tanie, a później szybko, szybko te kije drożeją ze względu właśnie na użycie karbonu w tych dłuższych kijach. No i kij, jak widzieliście, jest wysuwany w teleskopie. Tak jest większość kijów na, na rynku właśnie takiej teleskopowej, teleskopowej formie. No i do kija mamy włożony przegub kątowy. Możemy tutaj zmieniać kąt tej szczotki. Zależnie od tego, czy stoimy bardzo blisko, czy daleko, no to musimy ten kąt ustawić, aby ta szczotka była dokładnie prostopadle względem tej powierzchni. No, i tą szczotkę możemy oczywiście wymienić na, na krótszą, dłuższą. Tutaj przykład takiej 45-centymetrowej szczotki, ta jest 25, jeszcze jest taki rozmiar 35, jak tutaj na przykład w tej. No, i tutaj jak widzicie jest wężyk. Ten wężyk jest wewnątrz kija wkładany. Jest taki bardzo cienki, lekki, dzięki temu nie, nie zwiększa nam bardzo masy tego kija. A jeśli podoba Ci się ten materiał, a jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, no to zachęcam do kliknięcia suba pod filmem. Jeśli chodzi o szczotki, no to wyróżniamy dwa podstawowe typy włosia, takie z rozdwojonymi końcówkami i z końcówkami, które są proste jak w tej szczotce. No i te z rozdwojonymi końcówkami są bardziej uniwersalne, lepiej usuwają tłuste zabrudzenia. A te lepiej wymiatają z zakamarków brud i są lepsze do takiego cyklicznego mycia wodą demineralizowaną. Te natomiast lepsze są do pierwszego mycia wodą demineralizowaną. No i mamy też różne typy dysz. Podstawowym podziałem jest podział na dysze spryskujące i dysze proste. Dysze spryskujące, czyli które mają taki rozczapierzony strumień na różne strony, służą do mycia szyb hydrofobowych, które nie przyjmują wody. A które są proste, czyli mają taki strumień w kształcie nie wiem, długopisu, ołówka, służą do mycia szyb hydrofilowych, które przyjmują wodę, i ta woda jest tak przyklejona po całej szybie. Przegub kątowy, czyli ten element możemy również przedłużyć ze względu na to, że na przykład możemy umyć jakiś daszek albo dużą płaską powierzchnię po prostu na wysokości. No i tutaj przykład takiego przegubu kątowego, którym możemy jeszcze dodatkowo złamać kąt. No, i teraz widzicie na ekranie, właśnie jak to wygląda w praktyce. Zdarzają się oczywiście jakieś trudniejsze zabrudzenia, na przykład ptasie odchody, dlatego służy nam właśnie taki pad. Jak tutaj widzicie, możemy wtedy obrócić kija, doszorować coś tym padem, no i z powrotem dokończyć mycie szczotką. Natomiast jeśli mielibyśmy na przykład bardzo dużo duży, trudnych zabrudzeń, i byłoby to wręcz takie szorowanie, no to możemy użyć takiego dedykowanego pada który ma włókno jakby ścierające. Można je też wymienić na włókno z mikrofibry i traktować to trochę jak szczotkę do niektórych powierzchni, takich jak na przykład gładkie elewacje. Taki pad z mikrofibry często sprawdza się lepiej niż szczotka. Warto uwagę jest jeszcze jedna funkcja, mianowicie tutaj jest takie gniazdo, które ma funkcję ruchomości. No i to jest fajne na niższych wysokościach, żeby troszkę swobodniej się nam myło, bardziej na boki możemy wtedy sięgać kijem. Jest to po prostu wygodniejsze. Szczotki możemy też zamontować w odwrotną stronę, na przykład w ten sposób. No i doczyścić jakieś zakamarki, gdzie szczotka nam nie wchodzi pod tym standardowym kątem. W kolejnej części materiału przejdę do omówienia jednostek filtrujących. Jednak jeśli mielibyście jakiekolwiek pytania już na tym etapie, bylibyście zainteresowani tym sprzętem no to zachęcamy do kontaktu telefonicznego. Numer znajduje się w opisie. No, aby mycie się udało, to, to potrzebujemy jeszcze samej wody demineralizowanej. No, a pozyskamy ją, filtrując na przykład przez takie urządzenie. To jest jeden z dwóch typów. I to urządzenie polega tylko na zasadzie przepływu. Woda wpływa brudna tędy, wypływa tędy, no i idzie nam do kija. W środku mamy żywicę dejonizacyjną, która po prostu podlega częstej wymianie. To urządzenie, z racji swojej prostej budowy, jest po prostu tańsze w zakupie. No, ale ta żywica dojemizacyjna, która jest w środku, dość szybko nam się zużywa. Więc dość często będziemy ją wymieniać. Więc to urządzenie będzie dość drogie w eksploatacji. Jest bardzo dobre na początek, kiedy jeszcze nie jesteśmy pewni, na przykład ile będziemy go używać. Lub właśnie do mycia e, takiego, jeżeli ktoś ma wysokie bardzo przeszkolenia w domu zewnętrzne, no to jak najbardziej e, to urządzenie też nam się sprawdzi. Natomiast drugim typem jednostek filtrujących. Są systemy w oparciu o proces filtracji odwróconą osmozą. No i tutaj już wszystko jest bardziej złożone. Woda nam wpływa tędy. Najpierw przechodzi przez filtr, który filtruje ją wstępnie i chroni nam serce systemu, czyli membranę. No i tu jest membrana odwróconej osmozy, gdzie woda dzieli się na czystą i brudną. To co wam wcześniej pokazywałem na, na tym prostym rysunku. No i ta czysta jest dofiltrowana przez ostatni filtr. No i czysta woda już idealnie zdemineralizowana, trafia nam. Na kij. No, i ta technologia sprawdzi się, jeżeli już będziemy z nie, jej używać częściej. Częściej tutaj mam na myśli, no tak, średnio przynajmniej dwa razy w miesiącu i więcej. Wtedy nam po prostu w miarę sprawnie się nam ewentualnie zwróci względem tego urządzenia inwestycja w ten system. Tutaj koszty eksploatacji są praktycznie niezauważalne, bo jest to około 5 zł dziennie. Więc w przypadku zleceń i usług profesjonalnych na pewno warto się zaopatrzyć taki system. Możemy go dodatkowo wzmocnić o pompę, dzięki temu może pracować jeszcze dodatkowo jedna osoba, czyli dwie jednocześnie. No I do połączenia całości używamy oczywiście węży i złączek. W przypadku dostarczenia wody od źródła do systemu używamy np. takiego półcelowego węża ze standardowymi szybkozłączkami. Tutaj mamy takie akurat jakościowe mocno, żeby się szybko nie zepsuły. No, a w przypadku takich węży do kijów, no to jest to cienki 8 mm wężyk. No i tutaj już mamy różne systemy złączek, zależnie od producentów. Możemy dopasować między systemami tak jak każdy z Was potrzebuje. Mam dla Was jeszcze jedno ciekawe rozwiązanie, które Wam dzisiaj przedstawię, ponieważ jeżeli filtrujemy wodę na bieżąco tymi systemami, no to jesteśmy zależni bezpośrednio od źródła wody w miejscu, gdzie pracujemy. No, ale wymyślili no to też rozwiązanie. Tej kartce już podziękujemy. No, ale stosowałem jeszcze rysunek samochodu i zbiornika, który jest w samochodzie. Trzymaj się. Zobaczcie. Źródło wody jest tak samo, ale system filtracji znajduje się w samochodzie i dodatkowo ten samochód jest wyposażony w zbiornik. Czyli w miejscu, gdzie my parkujemy, przechowujemy samochód, tam mamy źródło wody. Woda filtruje się i tankuje się ten zbiornik tą przefiltrowaną wodą no na przykład w nocy, mamy też tam system automatycznego wyłączania, więc możemy to sobie swobodnie zostawić, żeby się zatankowało. Powiedzmy, rano przychodzimy, mamy już gotową wodę przefiltrowaną w zbiorniku, odpinamy tylko węże, jedziemy na zlecenie, no i na zleceniu podpinamy kija za pomocą takiego cienkiego wężyka, jak Wam przed chwilą pokazywałem i woda jest wypompowywana za pomocą już takich 12-woltowych pompek, które są zasilane albo akumulatorem z samochodu, dodatkowo ładowane. Albo jest osobny akumulator, no i do tego też może być osobna ładowarka. W przypadku tych systemów potrzebujemy już mieć samochód typu VAN, czyli najmniejsze jakiś Berlingo, kadi, do takich największych typu nie wiem, Fiat Ducato czy Renault Master. No i tutaj mamy zbiorniki od najmniejsze od 250 litrów do największych po 1000 litrów. Jeśli chodzi o takie zużycie dzienne wody przy przymyciu, no to jest tak między 300 a 500 litrów na osobę. To jest takie optimum, ile potrzebujemy, żeby, żeby tak cały dzień, faktycznie 8 godzin pracować. No Zależy to oczywiście od trochę od umiejętności, trochę od tego, co myjemy, i trochę od tego, jak to bardzo jest brudne. Na koniec poruszę kwestie cenowe tych systemów. Jeśli chodzi o takie jednostki, Działające tylko w oparciu o system filtracji daimizacyjny, no to ceny zaczynają się już takiego gotowego zestawu od 2200 netto wraz z jednostką i skijem. Natomiast później takie zestawy w oparciu o system już odwróconej osmozy około 10 000 zł netto z kijem. Natomiast jeśli chodzi o jednostki takie stricte na Wana, no to tutaj już ceny od 15 tysięcy. W górę taki dopasiony system nawana dla dwóch osób, no to już bardziej 30-40 tysięcy. No i spodziewam się, że na tym etapie możesz mieć dużo wątpliwości, dużo pytań odnośnie tego, jak działa ta technologia, a czego ty dokładnie potrzebujesz. Dlatego śmiało skontaktuj się. Numer jest w opisie. Pomożemy dobrać rozwiązanie, które będzie odpowiednie dla twoich potrzeb. Niekoniecznie drogie, tylko właśnie takie, które stricte potrzebujesz ty. Do swojego typu mycia, do swojego typu przeszkleń. No i do tego, do czego Ty będziesz tego systemu w przyszłości mógł używać lub do czego będzie mógł być potrzebny. Dzięki za dzisiaj, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.